sprawa, pan podtrzymuje cały czas swoje stanowisko. Tak, cały czas podtrzymuję swoje stanowisko. Rozwiązałem umowę o pracę z panem sekretarzem Rafałem Czajkowskim z dwóch powodów. Po pierwsze, to straciłem do niego zaufanie ze względu na jego nielojalne zachowanie wobec prezydenta, ale również Urzędu Miejskiego. A związane to było z lekceważącymi wypowiedziami dla radomskich mediów w konsekwencji wypowiedzenia o pracę panu komendantowi Pawłowi Górakowi. Druga rzecz to pan sekretarz Rafał Czajkowski nie respektował mojego polecenia, które wydałem mu bezpośrednio na sesji 26 czerwca, a wiązało się ono z tym, że miał się powstrzymywać od medialnych wypowiedzi w sprawie okoliczności wydarzeń 24 czerwca 2017 roku i tych nieszczęsnych, dynamicznych zdarzeń związanych z demonstracją KOD-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Rafał Czajkowski chce przywrócenia do pracy. Pan wyklucza taką możliwość? Wykluczam możliwość przywrócenia pana Czajkowskiego do pracy. Pan Czajkowski trwale stracił moje zaufanie. Zresztą myślę, że krytykując pracę urzędników, czy to biura prawnego, czy biura kadry szkoleń, nad którymi sprawował bezpośredni nadzór przez wiele, wiele lat, również dyskwalifikują go jako sekretarza Urzędu Miejskiego. Dziękujemy.